Hej, witam Was. Dzisiaj kolejny dzień mojej przygody z olejkami eterycznymi. Poczekam jeszcze chwilkę, może ktoś dołączy do mnie. Wczoraj mówiłem troszeczkę o taki zarys historyczny, że dowiedzieliście się. Okej. Okay. Dobrze, już jeszcze czekam. Witam. Tak jak wspomniałem wczoraj, troszeczkę mówiliśmy o rysie historycznym olejków, a dzisiaj już konkretnie chcę poopowiadać, już tylko patrzę, o jednym z olejków, to jest olejek z mięty pieprzowej. Zapewne jest Wam znany, bo w każdym domu jest ta mięta, czy w postaci herbaty, czy w postaci, nie wiem, czy gumy do żucia, tak? Więc macie kontakt z miętą, czy miętę wykorzystuje się do pasty do zębów, ale generalnie skupmy się na czymś takim, już pokażę, na jednym takim pięknym olejku, mięta pieprzowa. Uważam, że to jest tak uniwersalny olejek, że powinien być w każdym domu. Co to jest w ogóle mięta pieprzowa, tak? Słuchajcie, przede wszystkim zwana inaczej miętą lekarską, jest to zioło, którego właściwości już wykorzystywano w starożytności. Pamiętacie, zapewne wczoraj mówiłem, że już 3000 lat przed naszą erą Egipcjanie siali, sadzili miętę i używali przede wszystkim, tak? Mięta pieprzowa, tą, którą wy znacie z olejków eterycznych, to jest połączenie, to jest naturalna hybryda mięty zielonej i mięty nadwodnej, tak? Jest to najmocniejsza przede wszystkim ze wszystkich mięt. Tutaj charakteryzuje ją taki silny zapach, tak, świeży. I tym się właśnie mięta pieprzowa charakteryzuje. Słuchajcie, najważniejszym składnikiem jest mentol. I tutaj to jest aktywny składnik właśnie mięty i to, co jest zawarte w tym naszym kochanym olejku, że po ekstrakcji jest on wykorzystywany przede wszystkim do produkcji farmaceutycznej, ale również spożywczej. Spotkacie się z nim w napojach, w gumach do żucia, w różnych składnikach. Tak? Jest też w gospodarstwie domowym używany, czy to pasta do zębów, czy też dodatki do innych kosmetyków, więc tej mięty pieprzowej jest bardzo dużo. Ale pamiętajcie, najmocniejsze jednakże mięta pieprzowa jest najskuteczniejsza, gdy stosowana jest w całości jako integralna część olejku eterycznego. Niestety, gdy mamy to rozdrobnione, już nie jest tak skuteczne. Przez kogo była używana? W starożytności była używana, czy to Indianie amerykańscy używali, czy to już Chińczycy w swojej medycynie też używali, Egipcjanie, o których już wcześniej wspominałem. Była mięta pieprzowa nie tylko wspomaga przede wszystkim układ nasz pokarmowy, ale również działa na układ oddechowy, na układ krążenia, wykazuje przede wszystkim właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne. I to jest podstawa. Olejek miętowy nadaje się również do mycia, do oczyszczania, do usuwania toksyn, więc ma tych zastosowań bardzo dużo. Pobudza drenaż układu limfatycznego, co z kolei pomaga zmniejszyć obrzęk i pozbywa się toksyn z organizmu, więc mamy naprawdę bardzo dużo tych zastosowań. Słuchajcie, uważa się, że zwiększa przede wszystkim kwasowość żołądka, a także wywiera bezpośredni wpływ na ośrodek w mózgu odpowiedzialny za uczucie tak zwanej sytości. Więc tutaj pomaga też nam w odchudzaniu. Może mało osób wiedziało o tym, ale mięta jest jakimś blokierem, że nie czujemy głodu, tak? Co jeszcze? Sam olejek z mięty. Mięta pieprzowa jest jedną z nielicznych w ogóle roślin, które akumulują największą ilość olejku i to olejku przed kwitnięciem. Tak? Zwykle tu się obserwuje, że tego wzrost olejku jest od powstawania pąków do pełnego kwitnięcia. Jakie właściwości terapeutyczne? Tutaj przede wszystkim ona te swoje właściwości zawdzięcza olejkom lotnym, garbnikom, kwasom organicznym, tego troszeczkę jest. Naturalne olejki pozyskuje się z mięty w postaci mieszanki ponad aż 30 różnych substancji. Więc to nie jest tylko mentol, ale tych substancji mamy bardzo dużo. Właśnie to jest mentol, walerian mentolu, tutaj mamy też tymol, mamy limonen i różne rodzaje garbników, więc naprawdę bardzo bogaty skład. Słuchajcie, naturalne przede wszystkim olejki eteryczne działają
i miętowy w szczególności, na zwiększenie wydzielania soków żołądkowych, tak, i samej żółci. Są antyseptyczne, są wzmacniające nasz organizm, pobudzają również system nerwowy. Słuchajcie, zmęczenie czujecie, wystarczy powąchać, troszeczkę wetrzeć sobie parę kropel tej mięty. Co jeszcze? Wzmagają koncentrację, tak? Są idealne dla osób, które się dużo uczą. Działają również rozkurczowo. Co jeszcze? Przeciwdzdęciowo, jeśli czujecie się pełni po jedzeniu, tak? Czy macie jakieś schorzenia. To, co mówiłem też, wracając do uczniów, no to pamięć, wzmacniają też pamięć. Oprócz omegi 3, którą zawsze promuję, też stosuję właśnie olejek z mięty. Wykrztuśnie też działają, no i przede wszystkim przeciwbólowo. Ktoś, kto miał problemy z bólem głowy, to wie. Stosuje się ją również jako profilaktycznie, ale również jako leczniczo, tak? Jest to olejek, który najczęściej pojawia się w naszych domostwach i najczęściej jest wykorzystywany. Słuchajcie, no tak, no jeśli boli nas, to uśmierza ten ból i dodaje energii, tak? Ale też wzmacnia zęby, czy łagodzi gorączkę, chociaż kiedyś nie wiedziałem, że właśnie, że mięta łagodzi gorączkę, też właśnie łagodzi, tak? Objawy przeziębienia, ja stosuję różne olejki na przeziębienie, ten mój herbaciany również, ale dodatek mięty jest tutaj idealny. Co jeszcze? Olejki miętowe też są używane. Powiem tak, chcecie, drogie panie, panowie, ja jestem technologiem żywienia, więc mam styczność z kuchnią. Kiedyś robiłem wypieki, teraz mniej, ale dodajcie do swoich ciast jedną kropelkę takiego olejku eterycznego. Zobaczycie, jaką furorę zrobicie. Idealne są. Używa się właśnie do wypieków. Najwięksi kucharze używają właśnie w kuchni olejek z mięty. Jakie ma działanie terapeutyczne? Jakie skorzenie możemy tu wymienić, gdzie będzie to wspomagało? Przede wszystkim astma. Astma jest takim skorzeniem, ja to już nazywam troszeczkę cywilizacyjnym, ale z bardziej takich przyziemnych, zapalenie oskrzeli, przeziębienia i grypa, różne też kolki, przekrwienia czy zapalenia skórne, co jeszcze mamy, biegunki, różne gorączki, bóle głowy, tego jest naprawdę bardzo dużo, na niestrawności, ukąszenia owadów, tak? Czy to będzie komar, czy to będzie osa, pszczółka, też idealnie się sprawdza. Wystarczy ją rozcieńczyć, polać to miejsce ukąszenia i to swędzenie mija. Bóle migrenowe, no coraz częściej, już, no, w powiedzmy XIX wiek najczęściej migrena dopadała ludzi, teraz mniej, ale nadal jest. Różne, o, to co jest ważne, choroby lokomocyjne, różne nudności, zaburzenia, stresy, bóle zęba też, więc nie musimy sięgać od razu po jakieś farmakologiczne rozwiązania, gdy mamy miętę. To jest naturalny produkt. Słuchajcie, ja stosuję, czy moi znajomi stosują to, przede wszystkim podstawa to jest problemy z układem trawiennym, czyli ból brzucha popularny, mamy nieraz rozwolnienie, zatwardzenie gazy, coś się z nami dzieje, tak? Więc jak go stosować? Wystarczy umieścić 2-3 krople na brzuchu i rozmasować, ale pamiętajcie, nie stosujemy samego olejku eterycznego. Musimy mieć olejek tak zwany bazowy. Ja stosuję albo olejek kokosowy do tego, albo olej z migdałów. Lub też możecie zwykłą oliwę zastosować i wtedy dajecie 5 kropel takiego, 2 krople tego. Nie wolno, dlatego że możecie mieć odczyny alergiczne, możecie też się poparzyć tym, tak? Powiem tak, po wtarciu w brzuch ona działa praktycznie natychmiastowo. Już pierwszy efekt zauważalny jest po 30 sekundach. Zobaczcie, jak momentalnie wchodzi do naszego krwiobiegu, tak? Lub też można zastosować w mniej inwazyjną, jak ktoś nie chce wcierać, czy lub nie może, no to możemy na szklankę, jedną kroplę, ale nie więcej, bo to jest naprawdę potężne stężenie. Jedna kropelka wystarczy. Co teraz? Wczoraj mówiłem, katar bardzo fajnie leczy nam ten olejek herbaciany, ale również możemy go leczyć nasz katar. Jak to robimy? Wystarczy kroplę jedną umieścić na języku i język podwinąć pod niebieniem i wdychać, tak jakby naturalnie inhalować, tak? Lub możemy też klatkę piersiową, 2-3 krople z olejkiem bazowym. Ja go będę co chwilę pokazywał, bo to jest bardzo istotne, że musi być olejek bazowy. I też powdychać kilka minut. Najlepiej to wykonać już, gdy idziemy, powiedzmy, spać. Najpopularniejsze jest oczywiście umieszczenie kropli dwóch na dłoni. Roztarcie, aby podgrzać, bo wtedy te olejek się uwalnia, prawda? Ten zapach się uwalnia, gdy jest podgrzany lekko w naszych dłoniach. I w ten sposób, nie do oczu, tylko tu na
początku naszych nozdrzy. Słuchajcie, no i dyfuzor. Jeśli macie, posiadacie dyfuzory, ja zawsze gdzieś tam koło mnie to stoi, wlewać parę kropel, ja wlewam do 10 nawet kropel na dyfuzor i w ten sposób się inhaluje cały czas. Co jeszcze? Jak złagodzić ból? Przykładowo, nie wiem, macie stłuczenie, siniaki, prawda? Nawet poparzyliście się, no już teraz słońca nie ma, ale też na poparzenia słoneczne. Niby olejek sam zmięty nie leczy tkanki, jednak przykładowo on działa przeciwbólowo, tak? Więc nie musimy sięgać po te lekarstwa przeciwbólowe, tylko wystarczy olejek. Smarujemy razem z olejkiem bazowym, rozcieńczymy ten nasz siniak, stłuczenie, cokolwiek by to było i ten ból jakby znika, tak? Musimy to aplikować w miejsce uderzone, tak? Czy na ukąszenia, to co mówiłem, różne komary, różne. Nawet miałem taki przypadek, że ktoś kogoś raczej ugryzł szerszeń. Idealnie się sprawdził ten olejek. Z takich głębszych zastosowań jest jeszcze, to jest regeneracja wątroby. No, może dziwne, ale prawdziwe. Słuchajcie, naukowcy w różnych badaniach zauważyli, że olejek eteryczny z mięty pieprzowej wpływa pozytywnie na regenerację naszej wątroby. Wątrobę jaką mamy, taką mamy. No wiadomo, nasz styl życia nie jest najlepszy, więc od czasu trzeba go zregenerować. Tylko pamiętajcie, stosując to na wątrobę, musicie uzbroić się w cierpliwość. To nie jest z dnia na dzień, czy z tygodnia na tydzień, tylko niejednokrotnie kuracja musi kilka miesięcy trwać. Słuchajcie, ale jeszcze jedno, przy wątrobie to też zawsze skonsultujcie się z lekarzem, bo to jest bardzo ważny organ w naszym ciele i niezbędny tak naprawdę, więc jeśli cokolwiek robicie, to skonsultujcie się, jeśli macie problem wątrobowy. Jeśli są to tylko jakieś tam, powiedzmy, bolączki, to spokojnie możecie sami to stosować. Jak się robi? Przede wszystkim dwie zasady. Też olejek bazowy, do tego około 3 kropel wmasujemy po prawej stronie, tam gdzie mamy wątrobę, to miejsce i on się pięknie w krwiobieg, będzie w krwiobiegu. Druga kwestia. Bardzo polecam smarowanie olejków podeszwy stóp. Słuchajcie, przez stopy wszystkie olejki rozchodzą się błyskawicznie. To jest związane z naszym krwioobiegiem. Tutaj w tym przypadku też powinniście poznać, za co jaka część stopy jest odpowiedzialna. W przypadku wątroby jest to okolice prawa noga, okolice dużego palca. Ta część jest odpowiedzialna za wątrobę. Tam smarowujemy sobie troszeczkę olejku i też to robimy raz, dwa razy dziennie, nie częściej, bo też nie możemy przeholować z olejkami eterycznymi. W przypadku, gdy nas boli, tak powiedzmy, czy to migrenowe, czy zwykły ból głowy, tak dopada, ja to robię, że za uszami kropeleczki, tutaj mam, oczywiście skronie, ale daleko od oczu, no i kark, i to pomaga. Rzeczywiście musicie to spróbować, jak macie jakiekolwiek, czy to migrenowe, czy bóle głowy, czymś spowodowane przemęczeniem, idealne jest. Co jeszcze? Wypróbowałem, przetestowałem na swoim dziecku, na córce, ma chorobę lokomocyjną, przepraszam. Idealnie pomógł. Też są, możecie w ten sposób stosować, że stopy, tylko wtedy obydwie stopy, podeszwy smarujemy, okolice brzucha i też jedna kropeleczka, można się troszeczkę napić. Idealne, naprawdę jest idealne wtedy, nie trzeba żadnego środku, jeśli ktoś ma te problemy z transportem. I to, co ja przetestowałem u siebie, musiałem jeździć też gdzieś po nocy, zmęczenie, wiadomo, brak koncentracji, a człowiek jak prowadzi, to musi mieć koncentrację. Na język, każdemu kierowcy, na język jedna kropla, raz na 5 godzin. Dostajecie powera, macie wyostrzone wszystkie umysły, wzrok, słuch, smak i tak dalej i naprawdę bezpiecznie wtedy jedziecie. Jeśli jesteście zmęczeni, nie stosujcie żadnych Red Bulli, żadnych innych tego typu środków, wystarczy mięta. Jest to naturalne, daje wam powera, daje wam maksymalną koncentrację. Co jeszcze? Mdłości, nudności, też spowodowane czymś z jedzeniem, też możemy to użyć wtedy olejek z mięty. Tutaj jest dobrze posmarować sobie nadgarstki, dłoni
i za uchem i okolice brzucha. Wtedy też te nudności jakby przechodzą. Oczywiście cały czas wdychanie. Najlepszą formą jest inhalacja. Pamiętajcie, bo jest wtedy najkrótsza bariera w krew-mózg, tak? Żeby dostarczyć. Gorączkę, no to stopy przede wszystkim i do tego jeszcze możemy pić herbatkę. Jeśli lubicie herbatę, no to wlewamy jedną kroplę, maksymalnie dwa przy wysokich temperaturach lub do wody i pijemy wtedy miętę. Zrzuca się, naprawdę, wypróbujcie, gdy będziecie mieli w domu jakiś problem z gorączką, wypróbujcie się. Ona rzeczywiście zbija pięknie nam temperaturę. Co jeszcze? Gdy nie stosujemy porządnej pasty, tak jak my w firmie, to też możemy używać do naszych past olejek herbaciany. Możemy troszeczkę dać kropeleczkę od czasu do czasu, tylko powiedzmy raz w tygodniu, tej mięty do pasty i też fajnie nam będzie, przede wszystkim zadba o zdrowie jamy ustnej i będą bielsze te zęby. Można stosować to na przemian z olejkiem herbacianym lub kupić porządną pastę, które zawierają właśnie te składniki. Płukanki sobie robić, płukanki gardła sobie można tym robić, tak? Płukanki zębów, no to bardzo też fajnie nam zadba o jakby o higienę tej jamy ustnej, bo nie wiem, czy wiecie, że najwięcej bakterii zbiera się w naszej jamie ustnej. Słuchajcie, nie ma innej części ciała, która by posiadała aż tyle drobnoustrojów. Nawet byście się zdziwili, jakbyście zobaczyli swoją ślinę, czy części z języka, tam ten osad, ile tam jest mikroustrojów. Jeśli nie będziecie raz, powiedzmy, na 3-4 godziny płukać czymś ust, to te bakterie się momentalnie rozwijają. To już tak odbiegając od samego olejku. To, co wspominałem, pomoc w nauce. Powiem tak, stosowałem różne środki chemiczne i tak dalej, jeśli chciałem się skoncentrować. Stosuję też olejki eteryczne, cytrusowe, które też nas pobudzają. Ale jeśli mam się skupić, mam napisać coś, mam rzeczywiście się zastanowić, idealny jest. A jeśli mam coś zapamiętać, jeśli czytam książkę, którą chcę, aby jak najwięcej tej wiedzy mi utkwiło w głowie, używam olejku z mięty. Olejek z mięty może w Polsce nie jest jeszcze tak popularny, ale zobaczcie sobie, ja dzisiaj przeczytałem coś, taki artykuł fajny o nauce na Oksfordzie. Jest wykorzystywany nagminnie. Nawet polecają wykładowcy olejek z mięty na Oksfordzie, żeby stosowali studenci. Może kiedyś do nas to dotrze, że nie będziemy chcieli chemii, tylko będziemy chcieli coś naturalnego. Co jeszcze taki olejek z mięty fajnie zrobi? To, co też już wspominałem Wam, macie problem, nie wiem, z chodzącymi, latającymi jakimiś stworzonkami, niby karaluchy, mrówki, gdzieś tam się dostają. Wystarczy framugi drzwi skropić, czy jakieś na waciku położyć, gdzie sobie przebiegają. Gdzieś mogą być problemy z myszami, szczurami. Słuchajcie, te wszystkie zwierzaki nienawidzą zapachu mięty. Jedynie to kot lubi. Jezu, jest taka roślina, nie pamiętam w tej chwili, którą się sadzi w ogrodach. Moje kotki właśnie mam gdzieś u siebie, wylegują się właśnie w tej roślince. Ona ma zapach właśnie mięty. Co jeszcze ta mięta? Słuchajcie, skończyło się już lato, już upałów nie ma, ale ja życzę Wam, żebyście za chwilę gdzieś wyjechali na, nie wiem, Teneryfa, Afryka, czy gdzieś, gdzie będzie o wiele cieplej, czy w Australii, w tej chwili lato się zaczyna. No i na upały jest idealne. Ja na upały stosowałem miętę, że tak, na pół litra wody wlewałem około 3 do 5 kropel, nie więcej, tej mięty. Ale ja tego nie piłem. Ja sobie polewałem po prostu dłonie, polewałem sobie kark, moczyłem ciało, tylko nie twarz. Bo wiadomo, daleko przy takim stężeniu, bardzo daleko już od oczu musimy. I to jakby schładza nasz organizm, jest idealne. Nie męczymy się w czasie upałów. Pamiętajcie, gdy macie upały, też wykorzystujcie miętę. Tylko pamiętajcie, daleko, daleko od oczu. Z takich ciekawostek, co jeszcze o mięcie. Słuchajcie, tak jak wspomniałem, jedna kropla to jest aż 28 szklanek normalnej herbaty miętowej. Tak jest stężony olejek eteryczny. To musicie o tym wiedzieć, tak? Z takich jeszcze rzeczy, które teraz sobie przypominam, w wielu krajach na zachodzie też, no niestety ten zachód tak wymieniam, w Polsce być może jest, ja po siłowniach nie chodzę, ale bardzo często są podawane osobom, które ćwiczą, ręczniki nasączone miętą, aby zregenerowali się te osoby, które ćwiczą i jakby jeszcze zmysły zostały pobudzone ich, tak? Co jeszcze?
Też się dowiedziałem i tak dawno. Słuchajcie, jeśli macie problem z podjadaniem, gdzieś między posiłkami, gdzieś tam te słodycze krążą między wami ciągle, też stosujcie sobie miętę. Nie wiem, coś pić miętę od czasu do czasu, wdychać, inhalacja chodzi. Zobaczycie, że nie będziecie mieli takiego łaknienia. Ja wiem sam po sobie, chociaż ja lubię zjeść i to porządnie zjeść, ale w dzień jak mam ten inhalator, ja zapominam tak naprawdę, że ja jestem głodny, mogę siedzieć 10 godzin bez posiłku, nieraz żona mnie gdzieś tam pogania, że 18 ja jeszcze śniadania nie jadłem, autentycznie tak jest. Wiem, że to jest bardzo niezdrowo, no ale jak człowiek się czymś zajmie, a jeszcze to wykonuje z pasją, no to trudno, tak? Słuchajcie, to co jest najważniejsze, jeśli, nie daj Boże, już trafi ta mięta do oka, czy gdzieś w okolice oczu, zacznie to was szczypać, nie panikujcie. Przede wszystkim nie wolno panikować. I teraz pamiętajcie, nigdy żadnego olejku eterycznego nie przemywamy wodą, bo to jest bez sensu. Olejki nie są rozpuszczalne w wodzie, to są oleje. Pamiętajcie, jeśli macie już jakikolwiek problem, chcecie zmyć, przemyć, sięgnijcie po jakikolwiek olej. Tak? Nawet może być to olej z oliwy, jadalny taki, to co macie dostępnego, nawet może być to tłuste mleko, ale nie woda, bo to się mija z celem. Wodą jeszcze bardziej jakby będziecie rozprowadzać to, woda rozprowadzi nam, ale nie zmyje. Więc pamiętajcie również, że olejek eteryczny mięty pieprzowej często też jest mieszany z innymi olejkami, dlatego że bardzo fajnie je rozprowadza. Jak pokazywałem już, ja stosuję bardzo często taki zestaw. To jest lawenda plus mięta. Ja oczywiście do inhalatora to wsypuję lub po jednej kropli, jak chcę coś szybkiego, chcę fajnego zapachu, to używam w ten sposób. Więc miętę możemy też jako rozpuszczalnik do innych olejków eterycznych używać i będzie się fajnie sprawdzała. Więc tak podsumowując ten dzisiejszy live. Słuchajcie, mięta pieprzowa to przede wszystkim naturalne lekarstwo na wiele dolegliwości. W każdym domu musi być, tak? Ma bardzo silne działanie i przede wszystkim skuteczne działanie. Czy to na różne schorzenia, czy też również w otoczeniu naszym, tak? Ale musimy ją stosować ostrożnie, tak? Bo ponieważ zbyt duże dawki mogą też wywołać niepożądane skutki, czy drażniące, czy nawet chorobowe. Więc wszystkie olejki, tak jak tłumaczyłem na poprzednim live, stosujemy bardzo rozważnie. Jeśli nie wiemy jak, dopytujmy się osób, które stosują na co dzień, które przetestowały, które wiedzą, że nie zaszkodzą, tak? Co do kobiet w ciąży i dzieci, to są też zdania podzielone, jak w każdym olejku eterycznym. Znam przypadki, że roczne dziecko miało już stopy nacierane, aby pozbyć się gorączki. Ale pamiętajcie, jeśli my stosujemy coś takiego 5 do 1, to dziecko jak będzie 20 do 1. I też najpierw ja bym radził spróbować test alergiczny, tak? Przedramię, szyja, czy mamy jakiekolwiek alergie, tak? To musi być podstawa przy stosowaniu jakichkolwiek olejków. Czy nie jesteśmy uczuleni, bo to jest tak potężne stężenie. Prawie żaden olejek też nie może mieć kontaktu z błoną śluzową, z oczami, no bo to są jednak bardzo skoncentrowane, bardzo mocne preparaty. To by było na tyle, bo o mięcie to można godzinami opowiadać, ale najlepiej zastosować ją na swoim przykładzie, wypróbować ją. Jest bardzo skuteczne i ja uważam, że w każdym domu, czy herbaciany olejek, tak, czy miętowy, czy lawendowy, czy ja będę pokazywał wam codziennie inny olejek i inny omawiał, tak? Tych olejków jest bardzo dużo na naszym rynku. Zacznijmy też, odkryjmy jeszcze raz tą medycynę naturalną, ten dział medycyny naturalnej, jak jest aromaterapia, na nowo. Dlatego, że wystarczy takie olejki w domu mieć, odpowiednio zażywać, odpowiednio inhalować się, a będziemy o wiele zdrowsi. Nie biec od razu do apteki po jakieś środki, nie wiem, przeciwbólowe czy doraźne. Wystarczy natura. Słuchajcie, rozejrzyjcie się wokół. Tej natury, pięknej natury jest wokół nas bardzo dużo. Więc po co się mamy chemią truć? Widzieliście mój dzisiejszy post. Znowu jakieś leki wycofują, bo coś te leki zawierają, tak? My niby idziemy bezpiecznie do apteki kupować leki, okazuje się, nie wiem, za pół roku, że ten lek był, nie powinien zostać wprowadzony. Tylko zawsze dzieje się to po czasie. Zawsze jakoś, nie wiem, ten przemysł farmaceutyczny najpierw testuje wszystko na nas. Test albo się uda, albo się nie uda. Słuchajcie, a to stosowali 5000 lat temu ludzie.
Naprawdę, 5000 lat temu taki olejek eteryczny zmięty był stosowany. Nie mieli antybiotyków i żyli, tak? I było mniej schorzeń niż w tej chwili. Sorry, tak troszeczkę impulsywnie, ale to też się dziwię. Nawet ludzie z mojego otoczenia biegną gdzieś do apteki, ja im pokazuję, nie wiem, suplementy, olejki eteryczne, zioła, gdzie możemy to wykorzystać, czy inną tą naturalną medycynę, a ludzie, nie wiem, biegną tam. Okej, okay. Dzięki śliczne. Słuchajcie, jutro chciałem przeprowadzić live o następnym olejku, który też uważam, że powinien być w domu, olejek z eukaliptusa. Idealny, dlatego że mamy teraz okres już jesienny, za chwilę zimowy, za chwilę będą przeziębienia. On jest tak naprawdę jednym z podstawowych olejków, który wspomaga leczenie różnych schorzeń górnych dróg oddechowych. Jest kapitalnym olejkiem. Też uważam, że następny olejek, który powinniście mieć u siebie w apteczce, czy powiedzmy w domowej szafce. Dziękuję ślicznie. Aha, jeśli podobało Wam się to, co mówiłem, proszę o udostępnienie, o like, o komentarz, bardzo miło będzie. Też tak jak prosiłem na poprzednim, jeśli chcecie coś konkretnego, jakiejś konkretnej wiedzy na temat olejków czy suplementów, wpiszcie w komentarzu, co Was interesuje. Będę oczywiście do tego się skłaniał i robił takie live'y. Dzięki śliczne i do zobaczenia.